Michał Nowak, zapraszam na sport. Kolejne zmiany kadrowe zaszły w Radomskich drużynach siatkarskich. Seratena Czarni Radom mają już zamknięty skład na pozycji libero na nowe rozgrywki Plus Ligi. Do Macieja Nowowsiaka, który pozostaje w zespole, dołączy Dominik Teklak. 23-latek ostatni sezon spędził w BBT Siebielsko-Biała, czyli w zespole, który spadł z rozgrywek Plus Ligi. Wystąpił w 26 spotkaniach fazy zasadniczej. Wcześniej Teklak reprezentował barwę MKS-u W sezonie 2020-2021 drużyna ta spadła z Plus Ligi, a w kolejnych rozgrywkach występowała w Tauron pierwszej lidze i zajęła wtedy drugie miejsce. Tymczasem z klubem żegna się Daniel Gąsior. Atakujący grał w Radomiu przez trzy sezony i wystąpił w 74 spotkaniach. Dla Czarnych w Plus Lidze zdobył 243 punkty. Zmiana też w ekipie Moja Radomki Lotniska Radom. Po sześciu latach radomski klub opuszcza Renata Biała. Przyjmująca dołączyła do drużyny jeszcze wtedy, kiedy występowała ona na pierwszoligowych parkietach, czyli w 2017 roku. Sezon 2022 23 dla Białej był ostatnim w barwach radomskiego zespołu. Broń Radom odpadła z rozgrywek Forbet Mazowieckiego Pucharu Polski. W półfinale rozgrywek pucharowych podopieczni Dominika Bednarczyka zmierzyli się z drugim zespołem Legii Warszawa. Rywale byli bardzo skuteczni, do przerwy prowadzili już 2 do 0 po golach Dawida Kiedrowicza i Mateusza Możdżenia. W 73 minucie na 3 do 0 podwyższył Mateusz Grączewski. Broń odpowiedziała jedynie trafieniem Kacpra Pietrzyka i mecz zakończył się wygraną rezerw Legii 3 do 1. W finale ekipa ze stolicy zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.